Prestiżowe lekcje, bo i wykładowca nietuzinkowy. Po takich zajęciach już z konkretnym europejskim certyfikatem będzie tylko z górki. Projekt udoskonala język angielski w zakresie biznesu. I to ogromna szansa dla tych młodych ludzi. Nareszcie mamy możliwość zetknięcia się z tematem bezpośredniego kontaktu z językiem angielskim przez prowadzącą osobę, ale nie tylko samym językiem, ale wiedzą ekonomiczną. Na tym właśnie polega projekt BBB, który ma na celu przygotować młodych ludzi do pracy, no właśnie, nie tylko w Polsce, ale za granicą. Przyjechałam do tej szkoły, ponieważ pracujemy ze szkołą nad wspólnym projektem EBBD. To jest certyfikat doskonałości, który uczniowie dostają na koniec edukacji, który udowadnia, że oni są lepsi niż wszyscy pozostali. Jest on ważny w całej Europie, więc uczniowie mogą korzystać z tego certyfikatu w różnych krajach europejskich. Jest to certyfikat jakości, który pokazuje, że uczniowie mogą pracować w innych krajach, że są bardzo komunikatywni w języku angielskim, że są w stanie znaleźć się w środowisku międzykulturowym i potrafią zarządzać różnymi firmami, zespołami. Możemy się więcej nauczyć przez to i bardziej działać w praktyce. Myślisz o wyjeździe z Polski? Myślę, że jest to możliwe i dzięki temu mogę rozpatrywać takie możliwości. Otrzymują po zakończeniu procesu edukacji certyfikat jakości, z którym będą mogli biegać, że tak się wyrażę, po wszystkich krajach europejskich i aplikować do różnych firm. A jest to gratyfikacja i jest to niewyjątkowe wyróżnienie dla naszej szkoły, bo jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która będzie wydawać takie certyfikaty, która myślę, że też poprzez to dzisiejsze spotkanie będzie motywować młodych do jeszcze większego zainteresowania zagadnieniami ekonomicznymi, które dzisiaj pewnie są domeną we wszystkich domach. Jak wiązać koniec z końcem? Ale tak mówiąc zupełnie serio, myślę, że to fajna, nowatorska forma otwarcia drzwi dla trochę innej kreatywności. I myślę, że o taką kreatywność warto powalczyć, tym bardziej, że jest to nauczyciel z Holandii, tam gdzie w zasadzie ten projekt powstał, rozszedł się na całą Europę.